Dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na luty 2024. No i będzie to czytanie dla moich bliźniaków, które są w związkach, w relacjach. Sprawdzimy sobie, co tam w miłości. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki. No i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, no to sprawdźcie swój ascendent, księżyc, no szczególnie swój znak wenusowy w horoskopie urodzeniowym. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i pamiętajcie o łapeczkach w górę, bliźniaki. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę. Oczywiście to czytanie było małym wyjątkiem, bo jest to pierwsze czytanie tego typu na kanale, więc odbyło się losowanie kolejności znaków, ale od przyszłego miesiąca będzie już o kolejności decydować liczba lajków pod filmikami właśnie z lutego. Więc jeżeli w marcu chcecie szybciutko dostać swoje czytanie, zostawiajcie łapki w górę. No i co? Komentarze, subskrypcje, udostępnienia, to wszystko również jest bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za całe Wasze wsparcie, moje drogie bliźnięta. No i co? Nie przedłużamy, lecimy z Waszym czytankiem na luty. Wasze wyzwanie na ten nadchodzący miesiąc. Głupiec! Nowy począteczek. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Cesarz. Co odchodzi do przeszłości? Umiarkowanie. Co jest podstawą tej sytuacji? Dwójka buław. Co macie w głowie, w serduszku? Dziewiątkę pentakli. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Królowa buław. Wasza energia? Diabeł. Energia z zewnątrz. Rycerz buław. Nadzieje bądź obawy. Dwójka mieczy. No i wynik bądź rada. Siódemka kielichów. Ósemka pentakli na spodzie. Cóż my tu mamy? Moje bliźniaki, co to się u Was będzie działo? Już widzę. Talia dopowiadająca jest, kochani, no i lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc luty. Głupiec. Nowy początek. Dla części z Was może nowa osoba, ale na pewno jakiś nowy początek. Myślę, kochani, że z tym głupcem tutaj też takim wyzwaniem będzie, żeby nie ryzykować, żeby jednak postępować mądrze, żeby nie zrobić czegoś głupiego, wiecie? Tak czuję właśnie z tej energii głupca u Was, żeby nie zrobić czegoś głupiego. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? No kochani, cesarz, kierowanie się głosem rozsądku, doświadczeniem, tym co stabilne w życiu. Cesarz może być reprezentacją Waszego męża, żony, albo skupienie się właśnie tutaj na jakiejś stabilizacji, na jakiejś bezpiecznej przyszłości. No dobra, zobaczmy tego głupca na początek. Szóstka mieczy. Dobra, wyszły trzy karty. Głupiec, siódemka mieczy i dwójka pentakli. Śmierć, trójka pentakli, dwójka mieczy. Kochani, ja bardzo mocno czuję, że dla osób, które są w stałych związkach, pojawi się ktoś do romansu i będziecie to ukrywać i będziecie mieć troszeczkę nadziei tutaj na jakiś nowy początek. Część z Was będzie musiała podjąć decyzję, co w tej sprawie zrobić. Czy wejść w tą relację, czy, że tak powiem, nie. Wygląda mi na to, kochani, że tutaj szykuje się jakiś czas transformacji i na pewno budowania nowych fundamentów, ale coś tu musi zostać wewnątrz Was odblokowane. Musicie uzmysłowić sobie jakąś prawdę dotyczącą tej sytuacji i sytuacji, w której potencjalnie się znajduje bądź znajdziecie. Ale jedno jest pewne, kochani, nie unikajcie odpowiedzialności, bądźcie szczerzy wobec siebie przede wszystkim, bo z siódemką mieczy widzę, że też będziecie tutaj być może oszukiwać swoje towarzystwo, wszystkich dookoła, gdzieś tam w tej sprawie, będziecie ukrywać pewne aspekty, będziecie żonglować pomiędzy różnymi sytuacjami po to, żeby ukryć pewną prawdę, że jest tutaj jakiś nowy początek, ale kochani, tu jest ważne, żeby naprawdę spojrzeć sobie przede wszystkim w prawdzie w oczy i zdecydować, w co chcecie inwestować, tak? W którą stronę chcecie popłynąć, ale ważne, żeby to zrobić na spokojnie, bez pośpiechu, bez emocji takich, wiecie, nadpobudliwych. Myślę, kochani, że właśnie z tą szóstką mieczy dajcie sobie czas, żeby właśnie podjąć decyzję, czego tak naprawdę chcecie i w którą stronę chcecie pójść. Zobaczmy w takim razie tego cesarza.
Cóż tu mamy? Mamy rycerza buław odwróconego. Diabeł. No, czwórka kielichów. Paś mieczy. Dziewiątka mieczy. Królowa buław. Romans jak nic, kochani. Romans, romans, romans. Myślę, moi drodzy, że no faktycznie pojawia się ktoś tutaj na waszym horyzoncie, kto jest właśnie taką świeżynką, kto sprawi, że poczujecie się bardzo sexy, bardzo kobieco, bardzo męsko. I kochani, będzie to taki efekt wow u was. Będzie to taki efekt wow, taki efekt... O kurczę, ale to jest ekscytujące, ale to jest fajne. Tylko uważajcie, żeby ta ekscytacja i żeby to pożądanie nie sprawiło, że przysłoni wam się jakaś prawda, bo ewidentnie, kochani, tutaj mam wrażenie, że czegoś nie będziecie dostrzegać w tej sytuacji, że nie będziecie dostrzegać jakiegoś faktu odnośnie właśnie stabilizacji, albo być może właśnie tej osoby, z którą tutaj wejdziecie w romans. Pasja, namiętność jest, oczywiście, że tak, tylko ważne jest, kochani, żeby tutaj zobaczyć wszystko jasno i wyraźnie, dokładnie, kto jest waszą bratnią duszą, kto jest waszym bliźniakiem, kto jest kimś, o kogo warto zawalczyć i co tak naprawdę tracicie w tej sytuacji. Więc myślę, moje drogie bliźnięta, że tutaj będzie kwestia naprawdę dostrzeżenia jakiejś ważnej, ważnej prawdy odnośnie sytuacji, w której się znaleźliście. No dobra, lecimy dalej, słoneczka moje najdroższe. Co odchodzi do przyszłości? Umiarkowanie. Myślę, kochani, że u was pojawił się jakiś rodzaj stagnacji. Wiecie, że tak po prostu nic nie stało. Wiadomo, każdy związek w pewnym momencie wchodzi w taki rozdział, gdzie jest stabilnie, idzie do przodu, jesteście już długo ze sobą, znacie się na wylot i zaczyna się robić troszkę nudno, zaczyna się robić troszeczkę spokojniej, nie ma tej ekscytacji, czasami w wyniku nadmiaru obowiązków, dzieci, siedzenia po godzinach w pracy, żeby zarobić na kredyt na mieszkanie i tak dalej, gdzieś tam zaczyna się robić tak spokojniej i właśnie już pożądanie troszeczkę bardziej gaśnie, nie ma już tych przygód, mniej się randkuje ze sobą i po prostu no wieje nudą, tak? Wieje nudą. I w takim momencie, kochani, ktoś nowy wkroczy w wasze życie. Może już wkroczył. Dwójka buław. Ktoś ekscytujący, ktoś świeży, ktoś pełen pasji. No i z tą dwójką buław będzie kwestia podjęcia decyzji. W kogo wchodzę? Co robię? Co robię w tym momencie, tak? Czy zostaję przy starym, który już znam, które trochę już po właśnie powiewa nudą? Czy wchodzę w coś nowego, ekscytującego, coś ciekawego, coś fajnego? No, bliźniaki, będzie trudna decyzja. Będziecie na rozdrożu, kochani. Będziecie na rozdrożu. Zobaczmy tą dwójkę buław. Arcykapłanka. No i jest sekret, jest tajemnica. Sekretny kochanek, kochanka. No, rydwan, będziecie wyjeżdżać z tą osobą daleko od domu. Kochani, no, tak jest, tak jest, tak jest. Myślę, kochani, że część z was może też mieć partnera, partnerkę, który często wyjeżdża w interesach i często go, jej nie ma w domu. No i tu będzie właśnie sposobność, żeby się z kimś spotkać, żeby coś zrobić za plecami swojego partnera, partnerki, właśnie tutaj poflirtować, pomyśleć o przyszłości. Będą namiętne wieczory, będą wspólne wyjazdy. No i kochani, będzie też jakieś planowanie wspólnej przyszłości. Także tutaj wygląda na to, że ktoś wam nieźle, tak bym powiedziała, no zawojuje waszym światem, zawojuje wam w głowie i w serduszku i wszędzie, gdzie to tylko będzie możliwe. Myślę, kochani, że jest osoba pełna pasji, pełna namiętności i która też wzbudzi taką pasję wobec was. Myślę, moi drodzy, że to sprawi, że gdzieś tam poczujecie troszeczkę takie dystans do partnera ze względu na pewne rzeczy, które wam nie daje, nie dawała, tak? I część z was naprawdę będzie bardzo intensywnie się zastanawiać tutaj nad ruszeniem naprzód, odejściem od obecnego związku na poczet właśnie nowego kochanka, nowej kochanki, kogoś, kto naprawdę wzbudza was takie, no takie uniesienia tu będą, wiecie, plus jeszcze ta tajemnica, sekret, jakieś sekretne spotkania i takie różne rzeczy i to będzie bardzo ekscytujące, moje drogie bliźniaki, to będzie mega ekscytujące i naprawdę tutaj no będą jakieś poważne decyzje. Część z was naprawdę będzie mocno zastanawiała się nad odejściem od partnera, partnerki po to, żeby zasiać właśnie nowe ziarno z kimś, no kto wzbudza w was właśnie takie emocje. To będzie taki rodzaj dla was przebudzenia też, takiej inicjacji, takiego wow, nie? Więc
no dużo takiej fajnej, takiej ognistej energii przede wszystkim. No i co macie w głowie, w sercu? No część z Was ewidentnie tutaj ma w głowie, jasno, że nie jestem singielką, że nie jestem singlem, by było wszystko prościej, no ale część z Was faktycznie będzie tutaj myśleć o tym, żeby cofnąć się z tej dziesiątki pentakli do dziewiątki pentakli. Właśnie, żeby się rozwieść, żeby się rozstać, żeby znowu być dostępnym i żeby zaangażować się w coś zupełnie innego. Myślę, kochani, że takie myśli Wam po głowie będą jak najbardziej tutaj chodzić. Zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. No, gwiazda, bo to jest Wasze spełnienie marzeń. Poczujecie, że żyjecie. Poczujecie taką nadzieję na przyszłość. Paś mieczy. No i szóstka buław. Kochani, poczujecie po prostu się w centrum uwagi. Poczujecie się w centrum uwagi i to jest właśnie ta energia. Poczujecie się gwiazdą w swoim życiu. Poczujecie, że ktoś w końcu o Was zabiega. Może partner przestał to robić, może partnerka przestała to robić. A tutaj, kochani, ktoś będzie Was ciekawy, ktoś będzie Was zagadywał, ktoś będzie inspirował, ktoś będzie prawił komplementy, ktoś będzie stawał Was na piedestał i normalnie tutaj opływał w wały, że tak powiem, że jacy to Wy nie jesteście cudowni. I to, kochani, sprawi, że poczujecie się jak w niebie, poczujecie się jak gwiazda, poczujecie się spełnieni, poczujecie się dobrze. I to jest piękna energia. Oczywiście, że tak, bo my też potrzebujemy dopieszczenia, potrzebujemy tego, żeby ktoś się nami zainteresował, żeby być w czyimś centrum uwagi, tak? Oczywiście, że tego potrzebujemy. No ale tutaj z drugiej strony oczywiście pojawią się te stresy i takie, no właśnie, i te iluzje, mam wrażenie, że te kłamstwa też będą Was trochę męczyć i część z Was bardzo intensywnie tutaj będzie myślała nad zawieszeniem tej stałej relacji po to, żeby pójść w kierunku czegoś nowego. Wasze serce będzie się rwało właśnie w kierunku czegoś nowego. Myślę, kochani, że właśnie to ukrywanie, te tajemnice będą Was bardzo mocno męczyć, ale z siódemką kielichów, kochani, też bądźcie ostrożni, żeby właśnie te uczucia nie zawładnęły Wami do tego stopnia, że nie będziecie widzieć prawdy, bo siódemka kielichów czasami mówi mi o takich kwestiach, że bujamy w obłokach i że nie bardzo, że tak powiem, skupiamy się na tym, co faktycznie istnieje gdzieś tam w naszej przestrzeni. Dziewiątka mieczy to też jest takie nadmierne myślenie o czymś, czarnowidztwo i tak dalej, więc uważajcie też na swoje myśli, kontrolujcie te myśli, kontrolujcie swoje emocje po to, żeby z pełną świadomością, że tak powiem, ewentualnie podjąć tutaj jakąś ważną decyzję dla Was, tak? Zgodną z Waszym sercem, zgodną z tym, czego faktycznie tutaj pragniecie. Co przyniesie niedaleka przyszłość? No, królowa buław, czyli jest ta pasja, jest ta namiętność. Myślę, kochani, że przy królowej buław tutaj też jest kwestia tego podjęcia decyzji, że już wiem, czego chcę i wiem, którą stronę chcę pójść. Wiem, kogo pragnę i wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Królowa buław jest niezależna. Królowa buław kieruje się pasją, namiętnością, więc czuję, że z tą królową buław wybierzecie po prostu kochanka albo kochankę. Kogoś nowego, że tak powiem, w swoim życiu. Zobaczmy tą królową buław. No, dokładnie. A z pentakli. Wybieracie nowe, kochani. Wybieracie tutaj nowe. Słońce. I to daje Wam bardzo dużo szczęścia, poczucia radości, poczucia spełnienia. No i królowa pentakli. Już widzicie swoją przyszłość z tą osobą. No ale właśnie, żeby to zrobić, kochani, trzeba najpierw coś tutaj zakończyć. Trzeba najpierw tutaj zakończyć jakieś iluzje, jakieś kłamstwa i przyznać się do prawdy. I Wy wiecie, że to będzie bolało. Nie tylko Was, ale tą drugą osobę też. Że z tej rany będzie krwawić i ta rana będzie potrzebować czasu, żeby się zagoić, bo z dziesiątką mieczy to nie jest łatwa energia. Ale ewidentnie, kochani, część z Was kończy tutaj właśnie jakieś małżeństwo, jakiś związek, chce zakończyć to po to, żeby zamanifestować tutaj tą nową miłość i zbudować swoje szczęście z kimś potencjalnie nowym, z kimś, kto jest ekscytujący i z kimś, do kogo Wasze serce właśnie tutaj mocniej zabije. Wygląda na to, moi drodzy, że zasiewacie tutaj jakieś nowe ziarna. Część z Was właśnie może złożyć pozew o rozwód, część z Was wyprowadzić się od męża, żony, część z Was, że tak powiem, powie oficjalnie, jaka jest sytuacja i myślę, kochani, bo z tym słońcem tutaj sprawy staną się bardzo jasne, nie tylko dla Was personalnie, ale też jakaś prawda wyjdzie na jaw. Ta prawda oczywiście będzie bolesna tutaj dla kogoś ważnego dla Was. Myślę, że właśnie dla małżonka, małżonki, kogoś, z kim obecnie jesteście w stałym związku, będzie to bardzo bolesne, ale Wy tutaj idziecie za tym głosem pasji, za głosem namiętności, za
za tym, co czujecie, że powinniście zrobić, tak? Idziecie w kierunku manifestowania jakiegoś nowego życia, nowej relacji, która będzie właśnie dla Was gdzieś tam taką obietnicą przyszłości, obietnicą czegoś stałego. Kochani, Wasza energia to diabeł. Mocno będziecie się kierować takimi właśnie pokusami. Mocno będziecie, że tak powiem, pod wpływem, myślę, tej osoby, ale tutaj ten diabeł też jest wewnątrz Was, kochani. Będziecie mocno manipulować sytuacją, manipulować partnerem, partnerką, po to, żeby wyszło na Wasze. Uważajcie na taką żądzę i na takie hedonistyczne podejście do życia. Myślę, kochani, że nic złego w korzystaniu z życia, delektowaniu się życiem, udanym seksem, namiętnością itd., itd., ale, kochani, z diabłem trzeba uważać, tak? Bo ten diabeł potrafi naprawdę zawładnąć nami i potrafi przejąć kontrolę nad nami, tak? Zobaczmy tego diabła. Coś wypadło, co wypadło? Dziewiątka była odwrócona, okej. A z kielichów. No i umiarkowanie. No właśnie to jest to. Dziewiątka kielichów, król kielichów, szóstka pentakli. Wygląda mi, kochani, na początek właśnie nowej przygody. Dziewiątka kielichów, król kielichów, szóstka pentakli, arcykapłan, rycerz pentakli, dziesiątka pentakli. Co to są za energie? Dużo tu osób. Dużo tutaj osób. Dla mnie jest tutaj właśnie energia mówiąca o tym, że faktycznie rozpoczyna się dla Was jakiś nowy rozdział. Część z Was poczuje taki ogromny spokój wewnętrzny związany właśnie z podjęciem tej decyzji. Myślę, kochani, że Wy wewnętrznie poczujecie, że to jest właściwa droga, którą powinniście pójść. Droga, która daje Wam dużo radości, dużo spełnienia, dużo miłości. Tylko uważajcie, bo dalej jesteście w energii diabła, więc uważajcie tylko, żeby nie pomylić miłości z namiętnością. Bo tu jest tutaj ważne, bo z tą dziewiątką buław odwróconą mam wrażenie, kochani, że właśnie wszelkie blokady Wasze puszczają i wszelkie też doświadczenia Wasze puszczają. Myślę, kochani, że będziecie patrzeć trochę na tą osobę przez różowe okulary. Ja nie mówię, że ta osoba jest zła i w ogóle coś tam, że powinniście to zostawić i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie, bo to jest Wasza decyzja, ale czuję, kochani, że troszeczkę będzie w tym takiego braku racjonalności i braku takiego klarownego myślenia w tej sytuacji. Myślę, moi drodzy, że z tym umiarkowaniem tutaj też jest właśnie informacja, żeby jednak zachować właśnie taką czujność i zachować spokój w tym wszystkim, żeby nie śpieszyć się za bardzo z wyznaniami, zaangażowaniem się w to wszystko. Część z Was jeszcze tym bardziej, że będzie miała sprawę do zakończenia właśnie, czy rozwodową, czy jakąkolwiek inną. I okej. Czujecie się dobrze, czujecie się zakochani, korzystacie z życia, z dziewiątką kielichów. Tutaj myślę, że będzie dużo kolacji, dużo wyjść, dużo randek, dużo wspólnej zabawy, która sprawi, kochani, że naprawdę poczujecie, że żyjecie. Poczujecie, że kurde, życie jest zabawne, życie jest fajne, a z tamtym mężem, żoną to było tak wszystko powoli, tak spokojnie, nie było tej pasji, nie było tej namiętności. Dobrze, że się odpowiem, że się od tego odcięłam i że zaczynam tutaj jakiś nowy rozdział. Myślę, kochani, że takie myśli u Was będą. Że właśnie jakie to szczęście, że spotkałam tą osobę, jakie to szczęście, że spotkałam tą osobę i że mogę i może mogę pójść w zupełnie innym kierunku dla mnie, tak? No, tylko tak jak mówię, starajcie się patrzeć trzeźwo na tą sytuację. Mimo wszystko, bo jednak Waszym wyzwaniem jest głupiec. Co z zewnątrz? No z zewnątrz mamy rycerza buław. Kochani, rycerz buław jest właśnie tą namiętnością, jest tą pasją, jest tą osobą, która z taką świeżością wkracza w nasze życie i wojuje naszym światem. Rycerz buław może oznaczać młodszą osobę, więc ta osoba może być młodsza albo może być młoda duchem, właśnie bardzo rozrywkowa, pełna namiętności, no szybko wkroczy do Waszego życia i, że tak powiem, szybko rozpali w Was ten płomień namiętności. Zobaczmy tego rycerza buław. Król mieczy. Wisielec. Ojejku. I paść buław, ale wyleciał odwrócony. Piątka kielichów, piątka pentakli. A z buław cesarz, siódemka kielichów, dziewiątka mieczy, ósemka kielichów. Wieża, świat, królowa mieczy.
Mam wrażenie, że ta osoba też nie mówi Wam całej prawdy. Z tym paziem była w odwróconym. Trochę jest tutaj taka energia, że... Czegoś ta osoba Wam nie mówi, mam wrażenie. Czegoś ta osoba Wam nie mówi. Mamy tutaj tego króla mieczy i wisielca. Nie wiem, czy ta osoba jest w trakcie rozwodu. Może Wam powiedzieć, że jest po rozwodzie. Do części z Was wcale to nie musi być prawdą. Z tym królem mieczy mam wrażenie, że u Was też może być taka energia, że ta osoba będzie zgrywać kogoś na wysokim stanowisku, kogoś, kto posiada jakąś własną firmę, własną działalność. Ale myślę, kochani, że to też nie do końca jest prawda. Uważajcie na jakiś rodzaj nieszczerości ze strony tej osoby. Myślę, że właśnie to jest to, że część z Was będzie patrzeć na tą osobę przez różowe okulary, a ja od początku czułam, kochani, że coś tu jest nie tak z tą osobą. Ja nie mówię, że całkiem, tak, że to jest totalne, w ogóle zostawcie i tak dalej, absolutnie nie, ale ta osoba nie mówi Wam całej prawdy. Coś ukrywa, kochani. Piątka kielichów, piątka pentakli. Coś związanego, co się wydarzyło z przeszłością. Mam wrażenie, że kochani, dla części z Was ta osoba jeszcze nie do końca jest wolna, to po pierwsze, a po drugie, nie jest tak ustatkowana, na jaką wygląda. Może być tak, że ta osoba właśnie mówi, że będzie mówić Wam, gdzie to nie pracuje, ile to nie zarabia, co ma, co nie ma, a tak naprawdę może się to okazać jednym wielkim G. Ta osoba mogła stracić majątek, może w wyniku rozwodu straciła dom, mieszkanie i wcale nie radzi sobie tak fantastycznie, jakby się to wydawało. I myślę, kochani, że właśnie to będzie to, co ta osoba w pewnym sensie będzie ukrywać. No właśnie, przy cesarzu jest siódemka kielichów, właśnie będzie się tak... Trochę, będzie trochę Wam mydlić oczy, kochani. Będzie Wam mydlić oczy na zasadzie, że jest kimś więcej i czymś więcej niż to jest w rzeczywistości. No, dokładnie. Dziewiątka mieczy. Stresy, zmartwienia. Ósemka kielichów i będzie się strasznie stresować, że prawda wyjdzie na jaw. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Prawda zawsze wypływa. I czuję, kochani, że ta osoba bardzo się martwi, że jeżeli ta prawda wyjdzie na jaw, to kochani, ta relacja Wasza się skończy. Ta relacja się skończy, że to okaże się wszystko za mało i że tak powiem, i zerwiecie tą znajomość. Coś takiego, kochani, tutaj czuję. Że to się szybciej zakończy niż zaczęło. I nie mówię, że ta osoba ma złe intencje, bo tego tutaj nie czuję, że ma jakieś takie intencje, że specjalnie Was okłamuje, specjalnie Was oszukuje. Mam wrażenie, że ta osoba po prostu coś ukrywa, bo chce wypaść jak najlepiej w Waszych oczach. A mówię, a nie wszystko okaże się tutaj prawdą. I myślę, że tutaj chodzi właśnie o jakiś rodzaj stabilizacji w życiu tej osoby. O finanse, dobrobyt, posiadane te aktywa i tak dalej. Może też chodzić właśnie tutaj o rodzinę, posiadanie dzieci, takie różne rzeczy. Coś ta osoba nie ma, coś straciła, coś nie może, a wszystko jest pokazywane w takich naprawdę jak najlepszych barwach, tak? Ale mówię, prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Kochani, nadziei bądź obawy, dwójka mieczy. No macie nadzieję, że podejmiecie jak najlepszą decyzję i macie nadzieję, że wszystko widzicie tutaj jasno i klarownie. Obawa jest właśnie taka, czy podejmujecie słuszną decyzję, czyli za sercem, czy za rozumem. Kogo tutaj posłuchać, czego tutaj posłuchać, która z tych ścieżek będzie dla mnie odpowiednia. No i kochani, wynik jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów jako rada mówi o tym, żeby właśnie zejść na ziemię, żeby przestać patrzeć na to wszystko przez różowe okulary, żeby skupić się na tym, co jest faktycznie tutaj realistyczne, bo są pewne rzeczy, których nie dostrzegacie, są pewne rzeczy, które idealizujecie, tak bym powiedziała odnośnie tej sytuacji. Z siódemką kielichów, kochani, czuję, że ktoś tu faktycznie... nie wiem, czy będzie dalej koloryzował pewne rzeczy, a może prawda dotycząca tych rzeczy w końcu wyjdzie na jaw? No zobaczmy tą siódemkę kielichów. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. Cholera, trójka mieczy. Wieża. O matko. I piątka kielichów. Coś wyjdzie na jaw, co? No, piątka mieczy. Siła. Dziesiątka pentakli. Sześć kielichów, piątka buław, trójka pentakli, czwórka buław. Powiem Wam tak, moi drodzy, wyjdzie coś trudnego. Wyjdzie jakaś trudna energia, która może trochę sprawić, że będziecie żałować swojej decyzji. Z piątką mieczy okaże się, że ta właśnie osoba Wasza nowa ukrywała pewne aspekty, że nie do końca
nie do końca była szczera między wami, z wami i coś tu gruchnie na zasadzie prawdy, iluminacji dotyczącej właśnie tej sytuacji i tej osoby. Myślę, kochani, że u was może pojawić się trochę taki żal a propos podjętej decyzji, że dlaczego zostawiłem kogoś stabilnego na poczet kogoś, kto w ten sposób zaczyna ze mną związek, kto zaczyna relację ze mną. Bo tutaj pojawia mi się siła, dziesiątka pentakli i paść kielichów. Trochę jest tutaj takiej energii, jakbyście wzięli odpowiedzialność za swoje czyny, wrócili do męża, do żony, do rodziny i po prostu przeprosili. Wiecie? Dla mnie tu jest taka energia, tak jakby z trójką mieczy i wieżą dla was właśnie ta prawda, która tutaj wyjdzie na jaw dotycząca tej sytuacji, będzie rodzajem takiej druzgocącej klęski. Będzie rodzajem takiej iluminacji, która uświadomi wam, że nie zainwestowaliście w to, co trzeba, że nie dostrzegliście pewnych faktów, że nie kierowaliście się racjonalnym podejściem, że jednak być może właśnie postąpiliście głupio. I kochani, tutaj dla mnie jest faktycznie ta energia właśnie wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, przeproszenia. I pojawi się jakaś kłótnia, ale kochani, tutaj też pojawi się szansa na odbudowanie waszej relacji i na reaktywację. Patrzcie, mamy trójkę pentakli, czwórkę była w trójkę kielichów. Myślę, kochani, że wasz partner, z którym obecnie jesteście, wasz stały partner, kocha was naprawdę całym sercem i naprawdę jest w stanie bardzo wiele wam wybaczyć w tej sytuacji, bardzo wiele wam wybaczyć. Tym bardziej, że na spodzie jest ósemka pentakli, co dla mnie jest trochę kartą takiej naprawy, naprawy związku, naprawy relacji, którą gdzieś tam być może właśnie straciliście. Ja bym chciała sobie dołożyć właśnie jeszcze karty dodatkowo. No, dziewiątka pentakli. Ósemka kielichów. Okej. Okay. I no, paść kielichów. Idziecie przepraszać. Świat. No, dwójka kielichów. Siła. Znowu te same karty. No właśnie, kochani, mam wrażenie, że trochę znudzi wam się to singielstwo. Trochę znudzi wam się inwestowanie w coś nowego. I z ósemką kielichów trochę tutaj widzę właśnie tego powrotu do domu. I paść kielichów, przeprosiny. Przeprosiny odnośnie sytuacji, która tutaj miała miejsce. I wiecie, co wam powiem? Mamy tutaj tego asa mieczy, świat i dwójkę kielichów. Myślę, kochani, że tutaj będziecie mieli szansę naprawdę na wybaczenie i na rozpoczęcie nowej drogi tutaj z partnerem, z partnerką, bo to jest osoba, w którą warto zainwestować. Mamy tutaj tę dwójkę kielichów. To jest ktoś, no właśnie, dziesiątka kielichów. To jest ktoś, kto da wam szczęście, z kim macie szansę na przyszłość, trójka była, z kim ruszycie naprzód. Myślę, kochani, że ten romans też może wpłynąć tak trochę orzeźwiająco dla waszego związku. Może zauważycie, że właśnie tutaj coś lepiej się robi między wami, że właśnie bardziej się staracie o siebie. Może, kochani, właśnie z tym umiarkowaniem, które odeszło tutaj do przeszłości, było też tak, że no, na pewno po części, że trochę w tym winy też jest i waszej, że też zaniedbaliście to wszystko i dostrzeżecie tą prawdę, że może warto by było się bardziej zainteresować tutaj partnerem, partnerką i obopólnie włożyć troszeczkę więcej energii w naprawę tej relacji. Myślę, kochani, że wrócicie do stałego partnera, stałej partnerki po to, żeby właśnie tutaj wyjaśnić pewne rzeczy, uleczyć i, że tak powiem, zadbać o to, co jest. Myślę, że tak, kochani. Będzie tutaj komunikacja, wyjaśnienie wszystkiego, zakończenie właśnie jakiegoś romansu, który i tak był bardzo stresujący. No i widzicie, no mamy tę szóstkę kielichów. To jest wasz partner, to jest wasza partnerka. Dokładnie, a tutaj, kochani, myślę, że właśnie to jest to, że tutaj coś wyjdzie trudnego na wierzch, coś trudnego, że ten kochany, kochanka robi za waszymi plecami. Ale to będzie takie szczęście w nieszczęściu. Szczęście w nieszczęściu, ponieważ unikniecie zaangażowania się w relację, która dla was jest nieodpowiednia, ale z drugiej będzie to szansa też, żeby właśnie odbudować relację, która faktycznie jest trwała, która jest tutaj, którą troszeczkę gdzieś tam zaniedbaliście po drodze. I tu będzie szansa, kochani, na to, żeby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy i naprawić to, co, że tak powiem, się popsuło. Będzie to takie bardzo mocno odświeżające dla waszego związku, jakkolwiek by to brzmiało. Dobra, zobaczmy kartę wyroczni dla was, moje drogie bliźniaki. No, imagine, pięknie. No i orphaned, dokładnie, kochani, czujecie się odrzuceni. Round and round, breathe.
Go the distance. Coś się zakończy, tak jak mówię, coś się zakończy. No, będzie jakiś rodzaj, kochani, tutaj udziału wszechświata, który sprawi, że zobaczycie, że nie wszystko złoto, co się świeci, że tutaj są pewne maski i zaczniecie budować, że tak powiem, na nowo ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, z kimś, kto... No, z kim warto, że tak powiem, budować. Imagine, piękna karta, wyobraź sobie, karta numer 20, strona 31. To jest to, kochani, że... Niemożliwe stanie się dla Was możliwe, naprawdę. Zmiana wyobrażenia w manifestację, kreatywna myśl, wizualizacja, umiejętność wyrównania obrazów i uczuć. Ale to Wam jeszcze coś zaraz przeczytam. No, dobra. W sprawach sercowych łatwo jest fantazjować o drugiej osobie i kontakcie z tą osobą. Wydaje się to bardzo romantyczne, ale jeżeli pragniesz, by fantazja stała się prawdą, musisz się ruszyć, a nie tylko marzyć. Teraz jest czas, by wyjść poza wyobraźnię do rzeczywistości, poza iluzję do realizacji. W związkach chodzi o nawiązywanie kontaktu, o połączenie, więc zrób krok naprzód. Wejdź na parkiet, gdzie wyobraźnia tańczy z manifestacją. Wiadomość płynąca z tej karty mówi, że osoba z atrybutami, które sobie wyobrażałeś, wkroczy do Twojego życia albo już w nim jest. Zmienisz się na lepsze. Wyobraź to sobie. Już, czekajcie. Nie wiem, jakoś tak czuję, że powinnam Wam to przeczytać, taką radę. W momencie, kiedy karta wylatuje do góry nogami, to Wam przeczytam. Iluzje i pobożne życzenia zakorzeniły się w Twoim życiu jako poczucie braku. To może być moment, w którym dostrzeżesz rzeczy takimi, jakie są, a nie jak wyglądają w Twojej głowie. Porzuć strach, a później wyobraź sobie wszystko od nowa. Może oczekujesz, że stanie się coś strasznego i odtwarzasz tę katastrofę w kółko w swojej głowie. Wszechświat odpowiada na takie projekcje, więc bądź świadomy swojej katastrofizacji. Bez względu na wszystko, iluzje i okropności są niewłaściwym użyciem wyobraźni. Oczyść głowę i ugruntuj się. Pozostań prawdziwy, tylko wtedy osiągniesz to, czego pragniesz. Dobra, moje bliźniaki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, powodzenia Wam życzę. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.